trumny, w których wyglądasz jak żywy. Takie hasło obwozi po całej Polsce samochód firmy z wielkopolskiego wągrowca. Nasz reporter pytał, kto wymyślił tak makabryczną reklamę. Trumny, w których wyglądasz jak żywy. Skąd się wziął pomysł na takie odważne hasło? Z artykułu, który ukazał się w gazecie marketingowej. I podjęliśmy wyzwanie. Nie współgra z przeznaczeniem trumny, która wiadomo, że nie ma znaczenia, czy wyglądamy jak żywi, czy nie, prawda? Bo ten produkt chyba się sam sprzedaje, tego raczej nie trzeba reklamować. Tak często ludzie reagują, jak słyszą trumny, słyszą temat śmierci. Czy kierowca samochodu miał jakieś przygody na trasie? Tak, był mężczyzna, który uciekł na jednej ze stacji benzynowych. Zatrzymaliśmy się, żeby napić się kawy. Kierowca tira, który po prostu zobaczył hasło, przeczytał je na samochodzie, zareagował trumny i uciekł. Reklama dźwignią handlu. Z Bartłomiejem Lindnerem z firmy drzewnej z Wągrowca rozmawiał Adam Górczewski. Właśnie ciekawe, jak ten uciekający kierowca zareagowałby na breloczek do kluczy w kształcie trumny. A takich firma wyprodukowała już ponad 20 000.